Dzień dobry, firma Fortunatoryca, słucham. Dzień dobry, dzwonił pan do mnie. Proszę pana, możliwe, a proszę powiedzieć na jaki numer telefonu. 6, 6, tak? 6. Pana imię, nazwisko, proszę. A dokąd się dodzwoniłem? Pan się dodzwonił do firmy Fortunato S.A. Ja się nazywam, proszę powiedzieć jak się pan nazywa. A to pan do mnie dzwonił? To znaczy... Wie pan co? Już panu mówię. Nie wiem. Moment. Proszę. Nie, to nie ja. To nie ja do pana dzwonię. A kto dzwonił? Proszę pana, no był automatycznie wybrany numer telefonu. Tutaj komputer wybrał do pana numer telefonu. Komputer dzwonił. To proszę o połączenie z komputerem. Tak. Proszę pana, proszę podać pana datę, imię, nazwisko, żebym wiedział, z kim rozmawiam. I datę urodzenia w celu weryfikacji. Nie, ale to nie pan dzwonił, tak? Czy pan... firma Fortunato do pana dzwoniła. Dobra. No. Poproszę datę urodzenia w celu weryfikacji. Dobrze, a dlaczego mam podać datę urodzenia? Proszę odpowiedzieć. W celu weryfikacji, żebym wiedział, że to jest pan po drugiej stronie telefonu. Zadam panu bardzo proste pytanie i żywię nadzieję, że pan je zrozumie i na nie odpowie. Jaka jest podstawa prawna pana prośby? Proszę pana, czy poda pan datę urodzenia lub adres zamieszkania alternatywnie w celu weryfikacji? Jaka jest podstawa prawna pana prośby? Dziękuję, życzę panu miłego dnia. No to dzwonię za chwilę, dziękuję. Halo. Halo, witam serdecznie. Witam. Ja mam Fortunato, czy mogę pomóc? Dzień dobry pani, bardzo serdecznie witam się, ukłaniam nisko. Czy pani może mi na proste pytanie odpowiedzieć? Czy mogę pomóc? Chciałem porozmawiać z osobą, która do mnie dzwoniła. Oddzwoniłem i wszyscy uciekają. A z kim mam przyjemność? Z tej strony. Bardzo się kłaniam nisko pani. Ponieważ rozmowa, która chce się zaraz toczyć, muszę mieć pewność, że rozmawiam z właściwą osobą. Proszę w celu weryfikacji podać. No i właśnie mam takie pytanie do pani. Proszę mi powiedzieć, jaka jest podstawa prawna takiej prośby? Bardzo uprzejmie, proszę. Podstawa prawna jest taka, że musimy sprawdzić, czy na pewno po drugiej stronie słuchawki jest osoba, która się przedstawia za pana, ponieważ informacja, którą chcę przekazać, jest informacją poufną. Dobrze, proszę posłuchać jeszcze raz, zadam pytanie jeszcze raz. Jaka jest podstawa prawna takiej prośby? Nie powód, tylko podstawa prawna, to co innego. Czy pani wie, czy nie wie? Nie mam teraz tego w głowie, nie mam. Dobrze, to może zrobimy tak. Zrobimy tak, żeby ochronić. Chwileczkę, teraz ja mówię. Zrobimy tak, żeby ochronić, wie panie, honor. Niech pani się zapyta i pani wróci do mnie. Dobrze, ja poczekam na linii. Proszę pana, nie będę wykonywać poleceń, ponieważ nie jest to w moim zakresie obowiązków, aby wykonywać polecenia. Życzę miłego dnia. Nie poda pani, no to widzisz pani, sława.